Wiesz co, szybka relacja do Komary. Godzina 21.07. Godzina dość nietypowa na rozpoczęcie wyprawy rowerowej. Ale dzisiaj szalejemy. I mamy nadzieję, że to szaleństwo będzie fantastyczne. Witamy Państwa z okolic Drogomyśla. Co prawda nic nie widać już na ekranie. Takie gdzieś obłoczki. Jest godzina 22.09. Jesteśmy przy wiślanej trasie rowerowej. O, gdzieś tu w tym miejscu. I nocna masa krytyczna, tak nazwałem tą wyprawę, jest kontynuowana. Widać moje sakwy. Oświetlenie pięknie, co się świeci. Sakwy odblaskowe. O, Michał też zapalił. Świetnie. Nawet walą w jednym rytmie te lampy. Super. Witamy wszystkich. 22.51. Jesteśmy w Skoczowie. To już jest pływalnia Delfin. Jeszcze czynna. Nad Wisłą w Skoczowie kierujemy się w stronę miejscowości Wisła. A tutaj jest taki oto piękny księżyc. No, ostrość trochę zawodzi. Ale jest. A my jedziemy gdzieś tam. I jesteśmy na trasie do Ustronia. Ciemności, ciemności, tak jest. Ale gdzieś tam pojedziemy. Mili Państwo, jest 23.45. Witamy w Ustroniu. Jest godzina 23.50. Spacerujemy sobie po Ustroniu. Szukamy jakiegoś czynnego 24-godzinnego sklepu. Miasto żyje, choć tutaj się coś wyludniło. Tak to wszystko wygląda. Jedziemy. Pół do pierwszej nocy, jedziemy na Wisłę. No proszę, impreza w Wiśle, lambada, stary przebój, lata 80, kurczę. Wisła nie śpi. I jesteśmy w Wiśle. No, 34 minuty po północy. Niebywała godzina. Można powiedzieć, że 34 minuty po 12 będzie bardziej fajnie brzmiało. O proszę, jaka reklama fajna w Wiśle. Kościół ewangelicko-uzburski w Wiśle. Jak słychać, Wisła jednak nie śpi. Ale z takimi ludźmi nie chcielibyśmy się spotkać, z kibolami. No i jest se, spacerujemy, jest za 15 pierwsza. To jest rzeka Wisła, tutaj te zarysy widać. Jest godzina 1.16, my sobie spacerujemy po Wiśle. Tam widać. Prawdopodobnie jest to hotel Gołębiewski, tak jest. To jest na pewno hotel Gołębiewski. Zgadza się.
komuś tam w dekiel bije przy okazji. O, jest. Mała zmiana w stroju. Ale jest fajnie. No trochę jest zimno, bo 15 stopni. Ale Wisła szumi, Wisły nie widać. Gdzieś popłynęła do Bałtyku. Ale jest fajnie. Git malina. Wisła częściowo śpi, częściowo nie śpi. Kibole nie śpią. Gdzieś żeśmy ich zgubili. Amfiteatr w Wiśle. A do rana pozostało jeszcze jakieś 3 godziny. Do świtu. Do świtu, tak. Amfiteatr. Aj, ostrość szaleje, ale... Mili Państwo, jesteśmy za 15:02. Most w Ustroniu, naprawdę rewelacyjna iluminacja. Coś pięknego. Naprawdę fantastyczne. Choć w kamerze tego tak nie widać, kamera wybiera te kolory. Ale naprawdę rewelacja. A my jesteśmy gdzieś w Ustroniu na trasie rowerowej. Wiślanej. I jedziemy dalej. Mili Państwo, to już jest Skoczów, 2:39. Rynek w Skoczowie. Druga 40 już dokładnie. Jest już niedziela, 5 lipca 2015 roku. Rozumiem. Słuchajcie, Rostomili jest godzina 3:15 nad ranem. Jesteśmy już gdzieś na trasie do Drogomyśla. Widni się, chociaż tego nie widać. Jest fajnie, jest super, jest dobrze. No i mamy już godzinę 3:24, wyraźnie widać już świt. Chociaż jeszcze ostrość troszeczkę szwankuje, ale już jest lepiej. Wyraźnie widać świt. Gdzieś w Drogomyślu jesteśmy. Jeszcze księżyc. 3:24. A to już Zaborze. Szlaki rowerowe, rozprój się. Jałownica, Jaworze, no 1 km do Jaworza, chyba 11. No a byliśmy dokładnie tu, w tym miejscu. I tak żeśmy sobie całą tą trasę dokładnie przejechali. Tak sobie pojedziemy. I tak oto rozwidniło się, wstaje świt, 4:28, niedziela, 5 lipca 2015 roku. Powoli kończymy naszą wyprawę nocną, masę krytyczną, bo tak ją nazwałem. Krytycznie nie było, ale było fajnie. Tuż przed 5, za 15:05, koniec wyprawy, ostatnie ujęcie. Było fantastycznie, ile kilometrów? 120. Pierwsza wyprawa w ciągu nocy, w całości w ciągu nocy. Dziękujemy za uwagę. I tym sposobem wyprawa dobiegła końca. Dziękujemy wszystkim. 5:00, 5:30 już prawie. A więc wielkie dzięki wszystkim za uwagę. Może jakość nie była zbyt dobra, ale udało się, dokonaliśmy tego. Czekaliśmy na to 2 lata. I w końcu się udało. Nocna wyprawa rowerowa zrealizowana. I po raz drugi na rowerze dzisiaj. Piękne widoki. Zbiornik Goczałkowicki.
do Czałkowice. Kapias za płotem. Między Pszczyną a Goczałkowicami pozostałość po oddziale przeciwlotniczym. Tak to wygląda. No, jak to mówią, cudze chwalicie, swego nie znacie.